Ta kontrola straży miejskich zwraca uwagę na niebezpieczną tendencję. Straż miejska coraz bardziej przypomina policję drogową. Zamiast zajmować się dbałością o porządek na ulicach i osiedlach, strażnicy w coraz większym stopniu zajmują się ściganiem wykroczeń drogowych. Dzieje się tak dlatego, że samorządy zwiększają liczbę fotoradarów w swoim posiadaniu. W wielu miejscach stwierdziliśmy, że strażnicy zamiast wychodzić na patrole, przede wszystkim zajmują się wypisywaniem mandatów na podstawie zdjęć z fotoradarów. To wszystko dzieje się kosztem dbałości o porządek publiczny. W okresie przez nas kontrolowanym, czyli w latach 2005-2009, bardzo wyraźnie widać tendencję wzrostową mandatów wystawionych na podstawie wykroczeń komunikacyjnych. W 2005 roku to była około 1/3 wszystkich mandatów wystawionych za wszystkie stwierdzone przewinienia wykroczenia. W 2009 to już jest 2/3, a w skrajnych przypadkach między 75 a 97% wszystkich mandatów to są mandaty wystawiane w związku z wykroczeniami komunikacyjnymi.